jakiś czas temu, pomyślałam sobie, że ginekolog jest chyba jedynym lekarzem, do którego tak po znajomości nie pójdziemy. Co, dziewczyny? Nie, że tak do teścia się nie pójdzie, co nie? Że on was bada i oj, ja nie wiem, co ten Andrzej w tobie widział. Że tak z ginekologiem im dalej, tym bliżej, co nie? Mój kumpel mi kiedyś powiedział, że on jest lekko zazdrosny, jak jego kobieta idzie do ginekologa. I jeżeli w was, chłopaki, jest taka myśl, że tam coś się dzieje, wywalcie to z bani. Naprawdę, słuchajcie, w tej sytuacji dla kobiety nie ma niczego fajnego. W tej sytuacji kobieta nie jest w stanie się podniecić, nawet jeżeli ginekolog jest przystojnym brunetem i mówi, że kocha. U nas to po prostu tak nie działa, nie? Wiem, że z wami, panowie, jest inaczej. U was to tam wystarczy, że jakaś stara pielęgniara z wąsem lekko szturchnie pachwinę. Się cuda dzieją, nie? Albo łysy, wystarczy, że tylko patrzy, co? I wąsisko przeciera, a? Ale u nas tak nie jest, naprawdę to jest tak zły moment, przecież każda wie, o czym teraz mówię. Moment takiego skrępowania, siedzisz w jakiejś dziwnej pozycji, nie wszędzie są te takie spódniczki, nie? Ja poszłam, kurde, nie było tej spódniczki, poszłam w dżinsach, ściągnęłam dżinsy, koszulka tutaj, bober na wierzchu, dzień dobry! Jeszcze lekarz miał okulary, mi się wydawało, że on widzi coś więcej. Myślę, ja pierdzielę, mam obraw 3D, co nie? I lekarz podczas badania gadał przez telefon, nie? Oj, dużo roboty będzie. Co? Słucham? Nie no, nie do pani, mówię do kolegi o garażu. No, zalane wszystko, grzyb. Nie no, nie do ciebie, Andrzej, mówię, do pani mówię. No ale nie mogę ci teraz powiedzieć, czy fajna, no błagam cię. No dobra, szyfrem ci powiem. Nie zawsze wiewiórka chce orzecha. Także taka sytuacja. Dobra, będę kończył, no. Dobra, tak jest, chwytam łom, idę w srą, pa! Słuchajcie, pamiętajcie, ja tam siedzę cała zawstydzona, nie? Jest bardzo źle. On odkłada telefon, patrzy na mnie. Ojej, ja pani nie poznałem! Kurczę, pani tak żarty lubi, co nie? Książkowy frędzel, naprawdę, pani... Kasia, u mnie, kurczę, oglądamy z żoną, oglądamy. Ostatnio panią oglądałam i tak się zastanawiałem, kurde, jaka ona jest tak naprawdę? Ale jak szwagrowi opowiem, to nie uwierzę. Pani Kasiu, można zdjęcie?